Cześć kochani, witajcie w nowym Jak Szybko. Dziś podpowiem Wam, jak zredukować popękane naczynka, bo bardzo często o taki temat właśnie prosiliście. Jak zwykle mam nadzieję, że moje rady choć trochę Wam pomogą. Jeśli zmagacie się z tym problemem, to zapraszam do oglądania. Podstawą jest odpowiednia pielęgnacja twarzy. Cera naczynkowa wymaga szczególnej uwagi. Używaj delikatnych kremów, na przykład z wyciągiem z alg, które są bogatym źródłem witamin i minerałów. Ogólnie korzystaj tylko z takich kosmetyków, które nie podrażnią Twojej skóry. Od dziś też nie wypluwaj pestek winogron, tylko również je zjadaj, najlepiej w postaci zmielonej, bo są one bogate w witaminę E, flawonoidy, kwas linolowy i przeciwutleniacze. Ponadto sprawiają, że ściany naczyń krwionośnych stają się bardziej elastyczne. Przy skórze naczynkowej niezmiernie istotna jest dieta, bogata szczególnie w witaminę C. Znajdziesz ją głównie w porzeczkach, kiszonej kapuście, papryce, nadce pietruszki czy owocach cytrusowych. Kolejna opcja to cudowny aloes. Żel uzyskany z aloesu ma właściwości przeciwzapalne. Nałóż żel na skórę, a po całkowitym jego wchłonięciu zmyj delikatnie mydłem. Rób tak kilka razy dziennie, a szybko zauważysz efekty. Liście szałwii obfitują w składniki, które mają właściwości lecznicze. Wyciąg z szałwii jest bardzo pomocny przy zwężaniu naczyń krwionośnych i zmniejszaniu stanu zapalnego. Nie tylko na popękane naczynia włosowate na policzkach można go używać, ale w dowolnym miejscu. Po prostu zaparz napar i przyłóż do skóry. Czy wiesz, że zimne okłady zwężają naczynia krwionośne? Możesz zastosować je w postaci zimnej łyżki lub torby z zamrożonymi warzywami. Upewnij się jednak, że zamrożony przedmiot i Twoja skóra nie dotykają się nawzajem. Zawsze zawijaj je w szmatkę przed nałożeniem na skórę. Przykładaj takie okłady kilka razy dziennie, ale przez krótki czas, tak mniej więcej do 15 minut. Unikaj wszystkiego, co ciepłe, nawet pikantnych dań. Gorąca woda rozszerza naczynia krwionośne, a tego właśnie chcemy uniknąć. Myj się pod prysznicem w letniej wodzie. Ogranicz również przebywanie na słońcu do minimum. Popękane naczynka znajdują się nie tylko na twarzy, ale także na przykład na nogach. Są to tak zwane pajączki, które są często skutkiem siedzącego trybu życia. Dlatego koniecznie zacznij się więcej ruszać. Polecam ćwiczenia cardio, bo najlepiej pomagają w krążeniu krwi. Ostatnią deską ratunku jest makijaż. Mocno kryjący korektor może być płynny lub w sztyfcie. Ważne, że zakryje naczynka. A jeśli sama nie chcesz eksperymentować przy naczynkach, to najbezpieczniej będzie po prostu udać się do kosmetyczki, która na pewno coś na Twoje zmartwienie poradzi. Koniecznie dajcie znać Wasze pomysły na kolejne odcinki Jak Szybko. Tymczasem ja uciekam. Do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!